Sebastian Fałcz, witam ze studia telewizji TVT, a dzisiejszym gościem Izabela Kozieł, prezes Petpatrol Rybnik. Dzień dobry. Dzień dobry. Szanowna Pani, temat zwierząt i ogólnie samego zarysu tego wszystkiego, ich problemu dookoła tych zwierząt, można powiedzieć, jest tematem powszednim, prawda? I tutaj i Państwo, jako te stowarzyszenie czy fundacja, zwalczacie, czy pomagacie zwierzątkom, tak samo państwo stara się w jakiś sposób zmieniać, prawda? To. I tudzież 28 stycznia bieżącego roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Proszę powiedzieć, czego dotyczy tak zwana specustawa do spraw walki z ASF, zwana Lex Ardanowski? Przede wszystkim przepisy zawarte w ustawie mają na celu zabezpieczenie polowań, to znaczy odstrzałów sanitarnych, które mają na celu ograniczanie rozprzestrzeniania się wirusa ASF na danym terenie. Głównie tutaj ta ustawa uderzy w aktywistów, którzy często monitorują takie polowania, ujawniając przy tym pewne problemy, jakie się tam pojawiają. I w tym momencie, jeżeli ktoś celowo utrudnia przeprowadzanie takiego odstrzału sanitarnego, czy polowania, czy nawet polowania dewizowe, jest zagrożony mandatem, a nawet więzieniem. To znaczy w przypadku zwykłych polowań, czy polowań dewizowych może grozić mu do roku więzienia, natomiast jeżeli chodzi o celowe utrudnianie przeprowadzania odstrzału sanitarnego, może to być nawet do 3 lat. Właśnie jeżeli chodzi o tą specustawę, bo można powiedzieć, że ludzie też na co dzień, prawda, w jakiś sposób, czy wchodzą do lasu ze zwierzętami, czy coś, czy ci ludzie w jakiś sposób nie ucierpią z tego powodu, czy jakoś bezpodstawnie nie zostaną o coś oskarżeni? Myślę, że tak. Może to powodować pewnego rodzaju nadużycia. Na pewno w tym momencie myśliwy jest tutaj królem lasu. Nie, tutaj ma pierwszeństwo i teraz w przypadku, kiedy jest przeprowadzane na danym terenie polowanie, no to wszelkie osoby, które na przykład wybierają się na spacer, na grzyby, czy pobiegać, muszą się liczyć z tym, że zostaną wyproszone i muszą w tym momencie tego przestrzegać. Do tej pory było inaczej. Lasy było to dobro ogólnonarodowe, każdy mógł po prostu z tego dobra korzystać. Teraz z chwilą wejścia tej ustawy w życie to się zmieniło. No właśnie, już jeżeli jesteśmy przy temacie ustaw, swego czasu były postanowione tak zwane poprawki, prawda, do ustawy o ochronie zwierząt, które zakładały cyrk bez zwierząt czy emerytury mundurowych psów i koni oraz chipowanie psów. Czy uważa Pani, że takie zmiany, jeżeli miałyby wejść w życie, czy dzięki tym poprawkom ogólnie byłoby lepiej? Jeżeli chodzi o tutaj wymienione, to myślę, że jak najbardziej. Kwestia jest teraz egzekwowanie tych praw, czy będzie to skuteczne, jak to by wyglądało wszystko formalnie i przede wszystkim, jeżeli chodzi o chipowanie, czy zostałyby, skąd zostałyby środki finansowe na takie potrzeby. Myślę, że jak najbardziej. Czyli można powiedzieć, bo swego czasu obecnie już, prawda, chipuje się te psy i dzięki temu właściciele jako tako mogą szybciej i efektowniej te zwierzę odnaleźć, prawda? Tak. Ale głównie to dotyczy zwierząt to właśnie właścicielskich, ale nie ma obowiązku tego chipowania. Natomiast w schroniskach jest to już stosowane w przypadku każdego psa. No właśnie, tutaj też, jeżeli możemy poruszyć ten temat cyrków, bo niestety to w sumie nadal jest codzienność, prawda, że te zwierzęta jednak się widzi w tych cyrkach. Proszę powiedzieć, czy myśli Pani, że tam w jakiś sposób się jednak znęca nad tymi zwierzętami, czy jest to raczej wyolbrzymiony problem?
Osobiście uważam, że tutaj wykorzystywanie zwierząt w celach rozrywkowych nie powinno mieć miejsca. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o tresurę tych zwierząt. To są często zwierzęta dzikie, których po prostu natura jest, że tak powiem, to dzika, a tutaj skłania się ich, zmusza się ich, łamie się je do wykonywania jakichś czynności, sztuczek, które po prostu są dla nich na pewno jakimś ogromnym dyskomfortem, delikatnie rzecz mówiąc. Jak wygląda uczenie tych zwierząt? Czy jest, możemy się tylko domyślać, że na pewno jest tutaj jakaś przemoc, no bo niestety, żeby czegoś nauczyć dzikie zwierzę przede wszystkim, to myślę, że tutaj takie metody, jak w przypadku treningu psów, nie znajdą jakiegoś efektu. Rozumiem. Tutaj pojawia się również kwestia nowelizacji właśnie dalej tej ustawy, nad którą pracowali parlamentarzyści, ale no, była ona dosyć kontrowersyjna, prawda, bo zakładała, iż organizacje pozarządowe nie miałyby wstępu na teren prywatny, a na zabranie zwierzęcia potrzebna byłaby zgoda powiatowej weterynarii. Czy te zmiany po prostu nie byłyby przesadzone? Myślę, że przede wszystkim ucierpiałyby na tych zmianach zwierzęta. W tej chwili może, żeby wytłumaczyć, jak wygląda odbieranie zwierząt przez organizacje pozarządowe, wygląda to w ten sposób. Otrzymujemy zgłoszenie, jedziemy na miejsce. Jeżeli na miejscu stwierdzamy, że rzeczywiście jest tutaj na przykład zwierzę, które zagłodzone, które już praktycznie kona, w tym momencie wzywamy policję i zwierzę zabieramy. Zwierzę jest transportowane przez nas do weterynarza, leczone. Lekarz sporządza obdukcję. Wszystkie dowody przekazujemy policji wraz z zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa. Policja kieruje sprawę do prokuratury, prokuratura do sądu i wtedy sąd orzeka, okaże i w przypadku tego zwierzęcia na przykład na rzecz fundacji, która w dalszym ciągu tych działań szuka dla tego zwierzaka domu. Natomiast w przypadku, kiedy te przepisy weszłyby w życie, to w tym momencie na miejscu, wyobraźmy sobie sytuację, kiedy jest piątek, na przykład godzina 17. Jedziemy na miejsce, znajdujemy właśnie takiego zwierzaka, który na przykład jest zagłodzony, wrośniętą obrożę w szyję, bo to niestety, ale takie przypadki się zdarzają i to nawet u nas w okolicy. Według projektu, który zakładał, że w momencie, kiedy chcemy to zwierzę odebrać, musi być obecny lekarz weterynarii, powiatowy lekarz weterynarii. W tym momencie, o tej godzinie, lekarz weterynarii jest, powiatowy jest już niedostępny, bo jak wiadomo, wszystkie urzędy pracują głównie do 15 i w godzinach czy wieczornych, czy weekendy, kiedy my najczęściej wyjeżdżamy, bo wtedy mamy też największą ilość zgłoszeń, ściągnięcie takiego lekarza powiatowego na miejsce takiej interwencji jest niemożliwe. Dlatego te zwierzę musiałoby w tych warunkach czekać do na przykład kilka dni. Prawdopodobnie by nie przeżyło, no albo dalej by po prostu cierpiało i w tym momencie ta pomoc nie nadeszłaby w odpowiednim momencie. Co więcej, my jako organizacja nie moglibyśmy tego zwierzęcia wziąć pod swoją opiekę i od razu skierować go do lekarza weterynarii, z którym na przykład współpracujemy, tylko zwierzę musiałoby zostać
przewieziony do schroniska, z którym dane miasto, gmina ma podpisaną umowę. No a że w schronisku nie zawsze jest lekarz weterynarii, czyli pomoc temu zwierzęciu też by się przeciągnęła w czasie. Także w praktyce to po prostu byłoby niewyobrażalne. Często tutaj pojawiają się głosy, że organizacje nadużywają, że tak powiem, w cudzysłowie władzy, wchodzą na posesję, zabierają zwierzęta niesłusznie, ale sprawa wygląda tak, że często wynika to z niewiedzy właściciela. My nie możemy wejść na posesję, jeżeli właściciel nas nie wpuści. Ewentualnie, jeżeli zachodzi tutaj wyższa konieczność, kiedy widzimy, zazwyczaj, jeżeli widzimy, że zwierzę jest w jakiejś agonii, wtedy zawsze, przynajmniej my jako fundacja, wzywamy policję i razem z policją wchodzimy na teren i wtedy tego zwierzaka odbieramy. Przy asyście policji. Także to nie jest tak, jak często właśnie się słyszy, że ktoś wpada, zabiera i wywozi i po prostu ślad ginie. To jest margines. Natomiast opierając argument właśnie ten za tym, żeby wprowadzić takie zmiany, bo gdzieś tam miało takie coś miejsce, jest naprawdę bardzo krzywdzące i przede wszystkim z wielką szkodą dla zwierząt. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście ten projekt pójdzie w niepamięć. No właśnie, w jakim miejscu to stawia fundację, którą pani prowadzi? Bo można powiedzieć, że dzięki takim organizacjom, fundacjom jednak te zwierzęta są wspierane, prawda? Czy może pani w jakiś sposób przybliżyć właśnie, w jaki sposób może chcecie nauczać ludzi tego dbania i o dobro zwierząt? Przede wszystkim staramy się również edukować. W ramach możliwości przeprowadzamy prelekcje w szkołach. Jest to pewnego rodzaju inwestycja w przyszłość. Opowiadamy na tych prelekcjach dzieciom, jak dobrze się opiekować zwierzęciem, o tym, że zwierzęta mają swoje prawa, których właściciel musi przestrzegać. Oczywiście też o sytuacjach, kiedy trzeba reagować. No i przede wszystkim o bezpieczeństwie w stosunku właśnie do jeżeli chodzi na przykład, jeżeli chodzi o kontakt z obcym psem, ze zranionym zwierzęciem. Dzieci często są ciekawskie, dochodzi później do jakichś nieszczęść. No i tutaj staramy się edukować, uwrażliwiać i pokazywać przede wszystkim historie, które właśnie tych zwierząt, które do nas trafiły i jak dzięki właśnie reakcji, pomocy prowadzą teraz szczęśliwe życie. No i myślę, że jest to ważne, powinien to być priorytet w każdej organizacji, no bo to jest nasza przyszłość. Myślę, że trudniej jest dorosłej osobie wytłumaczyć pewne rzeczy, natomiast dziecko to jest po prostu przyszłość. Dziecko chętnie chłonie jak gąbka, tak, prawda? Dokładnie. Czyli podsumowując naszą rozmowę, myśli pani, czy dzięki samym czynom, jakie państwo robicie wobec tych zwierząt, czy nauczaniu ludzi, dzięki tym ustawom i specustawom, czy to wszystko, ta walka o te dobro zwierząt zmierza ku lepszemu? Czy widać te poprawy z pani perspektywy, czy raczej nie do końca? Myślę, że jest poprawa, natomiast mimo wszystko, co jest zaskakujące, jeżeli chodzi o dostęp do mediów, internetu, gdzie mamy mnóstwo informacji o tym, jakie grożą kary, jakie właściciele mają obowiązki względem swoich zwierząt. Mimo wszystko jest tych zaniedbań, tych rażących zaniedbań, znęcań się, jest w naszej okolicy, co smutne, niestety bardzo dużo, bardzo dużo. Także jest postęp, jest, ale jeszcze jest mnóstwo do zrobienia.
Dziękujemy. W takim razie gościem studia była pani Izabela Kozieł, prezes Fundacji Pet Patrol Rybnik. Dziękujemy i do zobaczenia. Dziękuję.